Siemaneczko, Bawaria Projekt. Słuchajcie, dzisiaj szybki materiał taki, bo co, odkurzyłem bezdasznika, wyjechał chyba po 4 czy po 5 miesiącach, było kupę roboty z tym samochodem, no ale widzicie jak wygląda, myślę, że było warto. Nie będę za dużo, słuchajcie, dzisiaj mówił, pokażę wam, zobaczcie. Powiem tylko tak, E36, dwulitrowa benzynka, skrzynia automatyczna, rzędowa szóstka, no wiadomo, wydech z przepustnicą tutaj od 2.8, jak wiadomo o co chodzi, tutaj ta przepustnica sobie pracuje, windshocik, dach full electric działa, zobaczcie w środku, proszę. Na pewno, słuchajcie, zrobię dłuższy materiał o tym aucie, natomiast dzisiaj, tak jak mówię, szybko, bo też mi się trochę spieszy i tak po prostu korzystam z chwili, żeby nim wyjechać. Pokażę wam dookoła. Tutaj, kurczę, oczywiście kłopot ze spinkami. Powiem wam, to jest masakra, spasować to wszystko, żeby to na tych spinkach się wszystko fajnie, pięknie trzymało, to jest kurwa jakiś, za przeproszeniem, hit, no. Już mi troszeczkę nerwów to auto zjadło, no ale warto. M-pakiet jest generalnie dołożony, tak. Oczywiście auto jest rzędową szóstką zgodną z winem. Jeśli chodzi o lakier, to też jest fabryczny, w sensie zgodny z winem, bo były na pewno jakieś poprawki robione. Tutaj z tyłu jest taki dyfuzorek dołożony. No i co? Szerokie listwy M-pakietowe, nakładki progowe, no i z przodu też M-pakiet. Fajna, jeszcze wam powiem tak, kurde, miało być krótko, szybko, ale dobra. Jeszcze wam tak powiem odnośnie tej kierownicy. W ogóle to jest kierownica, prawdopodobnie to jest chyba Alfa 145 w drewnie i powiem wam, super się to wszystko tutaj komponuje, naprawdę. Mam tutaj, z tyłu leży oryginalna kierownica, ale zostawiam tą, jest w porządku, mnie się to podoba, komu się tam może nie podobać, ale nic, szczerze mówiąc, to mnie to nie interesuje. Jest cały pakiet drewna, konsola, podłokietnik, wszystko jest tak jak trzeba, także pozdrawiam was i do następnego. Trzymajcie się, elo.